Marcin, gratulacje MVP za ostatni mecz z Kutnem. No nie pozwoliliście właściwie na nic zespołowi z Kutna. Chwilę przestoju w trzeciej kwarcie, kiedy Groszek złapał kontuzję, ale szybko opanowaliście sytuację i wróciliście do kontroli meczu. Zdecydowane zwycięstwo. Tak, dziękuję. Mecz całkowicie ułożył się po naszej myśli, tak jak mieliśmy to zaplanowane. Byliśmy przygotowani do tego, co gra Kutno. Myślę, że oni też byli na nas przygotowani, jednak nie mieli tak dobrej dyspozycji rzutowej jak zazwyczaj. Nam część rzutów wpadła. Kontuzja Groszka na chwilę nas wybiła z rytmu, że tak powiem, ale Michał Busiowski wykonał swoje zadanie tak jak powinien i liczymy na to, że Groszek jak najszybciej wróci do zdrowia. W sobotę wyjeżdżacie do Torunia i w niedzielę mecz o pierwsze miejsce, o zwycięstwo w rundzie zasadniczej, no i też i prestiżowe, bo tu właściwie w końcówce Toruń wydarł zwycięstwo na Krośnieńskiej hali. No nieszczęśliwie przegraliśmy w pierwszej rundzie z Toruniem, ale nie powiedziane, że my nie pojedziemy tam i nie sprawimy im tak samo niemiłej niespodzianki na ich terenie. Jedziemy tam na pewno wygrać mecz. Miłym akcentem byłoby zakończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. Nie będziemy rozpaczać, jeśli nam się to nie uda, ale ambicje nasze są takie, żeby wygrać tam z najmniej 5 punktami i zająć pierwsze miejsce w lidze. Jest to, wiadomo, przewaga parkietu do końca play-off, więc będziemy o to walczyć. Marcin, do końca nie wiadomo, z kim zagracie w pierwszej rundzie play-offu, bo tam na dole tabeli mały kocioł. Wszyscy mówią, że i tu i trenerzy, że nie chcielibyście jechać do Szczecina raz, że droga, drugi zmiana trenera, zespół też trochę wilków nieobliczalny. Więc zostaje pewnie Dąbrowa, Lublin i Łańcuch. Kogo ty byś preferował z tej trójki? Ja nigdy nie bawię się w kalkulowanie, w celowanie na kogokolwiek. To nigdy się dobrze nie kończyło. Przegrywanie jakichś meczy celowo, żeby na kogoś wpaść. Zresztą tam jest na dole tak wyrównana sytuacja. Będą jakieś małe tabele, czy będzie decydował dokładny wynik meczu. Na kogo nam wypadnie grać, na tego wypadnie i pojedziemy nawet, jeśli będzie trzeba, do Szczecina i będziemy walczyli, żeby wygrać. Wiadomo, dwa pierwsze mecze będziemy mieli na pewno u siebie i trzeba je wygrać, a potem wyrwać jedno zwycięstwo na wyjeździe. No, pewnie chciałbyś trafić na WKK, bo tam był twój trener Kurkiewicz. Ale to niemożliwe, ale to nie wyklucza, że możecie się jeszcze z WKK w drugiej rundzie spotkać. Masz chyba dość dobre wspomnienia z współpracy. Mam z trenerem bardzo dobre wspomnienia. Zrobiliśmy awans do Ekstraklasy. Wiem, że trener potrafi bardzo dobrze przygotować zespół i pod tym kątem można się tego zespołu obawiać. Już słyszałem wypowiedzi kilku trenerów i zawodników, którzy się właśnie nie chcą trafić na WKK ze względu na ich dobrą grę, na dobre przygotowanie. Chłopcy są młodzi, waleczni. Jeżeli przyjdzie nam z nimi grać, będziemy tak samo starać się wygrać jak z każdym innym. Marcin, na każdym meczu jest małżonka z pociechą. Trenujecie już jakieś rzuty do kosza? Mamy małe piłeczki w domu, ale syn nie przejawia jakiejś wybitnej chęci do zabawy. Na meczu też nie za bardzo patrzy na boisko, tylko uczy się na razie chodzić i z żoną w ten sposób nie oglądają meczu.